Katarzyna Wierzbicka, witam Państwa w piątek, 7 lutego i zapraszam na wydarzenia. Prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek podsumował najistotniejsze działania podjęte w 2019 roku. O tym, co udało się zrobić i wypracować, mówił podczas konferencji prasowej w towarzystwie naczelników wydziałów Urzędu Miasta i kierowników jednostek. Zwykle włodarze dokonują podsumowań po 100 dniach czy roku kadencji. Zdaniem prezydenta Tarnobrzega przełom stycznia i lutego jest na to odpowiednim momentem. To wtedy do magistratu spływają wszystkie dane z poszczególnych jednostek, które pokazują, co w minionym roku wydarzyło się w mieście. Rok 2019 był trudny i pełen ciężkiej pracy. Tak pokrótce podsumował go Dariusz Bożek. Rok 2019 to rok wielu problemów, które zdiagnozowaliśmy i rozwiązaliśmy właśnie dzięki tej wytężonej ciężkiej pracy. Usłyszałem niedawno, że nie istnieje ciągłość władzy. Według mnie ta ciągłość władzy jak najbardziej jest. Z jakiego powodu? Dlatego, że uważam, iż to jest bardzo istotny element dla funkcjonowania miasta, funkcjonowania urzędu. Drodzy Państwo, ci pracownicy, którzy sprawdzili się na swoich stanowiskach, pracują nadal. Mnie nie interesowało to, których z prezydentów zatrudniał tych pracowników, zatrudniał tych naczelników. Natomiast tam, gdzie były potrzebne zmiany, one nastąpiły. Udało nam się przez ten czas zejść z poziomu 234 do poziomu właściwie 219 pracowników. Problem, z którym nowe władze musiały zmierzyć się już na samym początku, ciągnie się od kilku lat. Mowa tu o obwodnicy Tarnobrzega. Na jej budowę samorząd pozyskał dofinansowanie w wysokości ponad 43 milionów złotych, w tym 1 000 000 złotych dotacji celowej z budżetu województwa podkarpackiego. Na drodze do realizacji inwestycji pojawiły się jednak pewne trudności. Od umowy z Energopolem odstąpiliśmy. Dzisiaj mamy również informację, że firma, która wykonywała projekt, a była podwykonawcą Energopolu, również nie jest już z nim związana z umową. Mamy plan i konsekwentnie go realizujemy. Najbliższych 30 dni to będzie ten czas, po którym będę mógł w stanie Państwu powiedzieć, jaki scenariusz wybieramy. Dzisiaj przygotowujemy się do kolejnego przetargu. Natomiast jak się Państwo domyślacie, ponieważ nie skończy się to na pewno z Energopolem polubownie, będzie konieczność prawdopodobnie procesu. Nie o wszystkich rzeczach mogę publicznie mówić. Jest szansa na to, by w obwodnicę Tarnobrzega wpinała się projektowana droga ekspresowa S74, łącząca Opatów z Niskiem. Działania w tym zakresie podejmowane są w ramach Czwórmiasta, do którego w ubiegłym roku przystąpiły samorządy Tarnobrzega, Sandomierza, Stalowej Woli i Niska. Jeszcze w 2019 roku dołączyły do nich Gorzyce i Nowa Dęba. Jedną z decyzji, która do dziś wywołuje sporo emocji i dyskusji, jest czasowe zbycie do 45% udziałów o wartości do 25 milionów złotych w spółce Tarnobrzeskie Wodociągi na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju. Pomysł został zaakceptowany przez Radę Miasta i samą spółkę. 25 milionów, czy do 25 milionów, to są te pieniądze, które nie zwiększają długów w naszym budżecie i w bezpieczny sposób spółka je spłaca. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Ale bez tych środków nie bylibyśmy w stanie zrobić żadnej inwestycji w mieście, albo prawie żadnej. Pozyskaliśmy środki zewnętrzne, spore środki zewnętrzne i bez wkładu własnego nie moglibyśmy wykonywać prac nad jeziorem, nie moglibyśmy remontować dróg, nie moglibyśmy realizować planów, które przed nami. Największym ubiegłorocznym wyzwaniem okazała się spłata zaległości wobec ZUS-u z tytułu składek dla pracowników oświaty. Ciągnęły się one od kilkunastu lat. Zaległy ZUS za 18 rok to jest ta kwota 4 662 tysiące złotych. Dla miasta wbrew pozorom to jest bardzo potężny wydatek. Ale dzisiaj mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Mamy wyzerowany
nie wiszą nam żadne odsetki i w stosunku do mnie nie musi być prowadzone żadne postępowanie. Nie jest tajemnicą, że takie postępowanie wobec miasta zostało wszczęte. W 2019 roku gmina podpisała umowy na dofinansowanie ze środków zewnętrznych 14 zadań o wartości ponad 43 milionów złotych, z czego kwota dotacji ze środków pomocowych, w tym z Unii Europejskiej i budżetu państwa, wyniosła ponad 27 milionów złotych. Mimo że jest to końcówka okresu programowania, wynik jest dobry. Cztery projekty mamy jeszcze w trakcie oceny, także to są też duże projekty. No, czekamy na finał. Wszystkie projekty są po ocenie pozytywnej, formalnej, także czekamy na rozstrzygnięcie. Trzy projekty dotyczą dróg zgłoszonych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, termomodernizacji tego budynku, w którym się znajdujemy, oraz dofinansowania funkcjonowania domu dziennego Senior Plus. Także tu liczymy na dotacje z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jak poinformował prezydent, ponad 12 milionów złotych pozyskano na remont dróg. Z ich udziałem zmodernizowane zostaną m.in. ulice Żeglarska, Plażowa, Zakładowa i Mickiewicza. W ubiegłym roku udało się w końcu uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Centrum. Dziś inwestor ma zielone światło dla budowy galerii handlowej. Z optymizmem Dariusz Bożek patrzy na przyszłość miejskich spółek, które są w coraz lepszej kondycji. TTBS po problemach związanych z oddaniem bloku przy ulicy Świętej Barbary, po dokapitalizowaniu przez miasto odzyskał płynność finansową. Wydawnictwo samorządowe 2019 rok zamknęło zyskiem, a rejon dróg miejskich staje się coraz bardziej konkurencyjny na rynku. Cieszące się dużą popularnością regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły doczekało się nowej siedziby. Od lutego jest ono otwarte w budynku dawnej ujeżdżalni Tarnowskich na terenie parku. Po blisko roku od rozpoczęcia prac remontowych Centrum Natura 2000 jest już dostępne dla wszystkich miłośników przyrody w nowej siedzibie i odświeżonej odsłonie. Na zwiedzających czeka 5 sal tematycznych powiązanych z tarnobrzeską fauną i florą, a także sala konferencyjna i biblioteka z czytelnią. Przede wszystkim wyodrębniliśmy jedną salę akwarystyczną, gdzie prezentujemy w 3000-litrowych akwariach gatunki ryb, które w naszym środowisku występują. Jest też nowość, bo są paludaria, które są dosyć ciekawe. Myślę, że też tam z biegiem czasu nowe życie jakieś tam zawita. Jesteśmy też teraz w sali prehistorycznej, gdzie możemy już odrębnie prezentować kości mamuta. To oryginały mające, liczące sobie około 30 tysięcy lat. One były wydobyte w kopalni Piaseczno, nieopodal Tarnobrzega. Są sale z dioramą przestrzenną, gdzie prezentujemy siedliska różne występujące w naszej okolicy, na przykład łąki świeże, łąki wilgotne, łęgi nadwiślańskie czy fragment Puszczy Sandomierskiej. Remont dawnej ujeżdżalni Tarnowskich i przystosowanie jej pod warunki Centrum Przyrodniczego kosztował prawie 1,5 miliona złotych. Dofinansowanie w wysokości 850 tysięcy złotych pozyskano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju, które zakwalifikowało tarnobrzeski projekt jako priorytetowy. Resztę kwoty, czyli ponad 600 tysięcy złotych, uzupełnił budżet miasta Tarnobrzega. Może to i duży wysiłek, ale warto było. Wydaje mi się, że warto było, szczególnie jak patrzę na to, co tu się dzieje i jak zbieram informacje od mieszkańców Tarnobrzega od 2014 roku. To są pozytywne informacje. Do tej pory naprawdę nie spotkałem nikogo, kto by powiedział, co wy tam zrobiliście, po co to w ogóle komu. Zbieram dobre informacje, szczególnie, że to jest miejsce, do którego przychodzi mnóstwo dzieciaków. To jest pokolenie, od którego bardzo wiele zależy. Jeżeli ci młodzi ludzie zauważą, że trzeba postawić na ekologię, postawić na przyrodę, na to, żeby ją chronić, to mamy szansę uporać się z niektórymi rzeczami, które nas denerwują. Dlatego też Centrum Natura 2000 jest miejscem, które uczy najmłodsze pokolenia nie tylko o przeszłości naszego regionu, ale jest też odpowiedzialne za ekologiczną edukację w trosce o lepszą przyszłość naszej planety.
Generalnie edukacja szeroko pojęta, jaką tutaj prowadzimy, no to jest naprawdę potrzebna. Wiemy, jakie są potrzeby w środowisku tym szeroko rozumianym i tym naszym lokalnym, więc warto o tym mówić, rozmawiać, edukować, pokazywać to piękno przyrody. To jest dobre, budowanie takiej świadomości, przekazywanie wiedzy, bo tu nie chodzi właśnie o jakieś ślepe działanie, ślepe zapatrzenie się w pewne procesy, bo to jest często temat trudny, ale ważna jest wiedza i świadomość. Jak to już później to wykorzysta, to jest kwestia jego serca, jego sumienia, jego własnych przekonań. Ważne jest, by wiedzieć, a już co później z tym każdy zrobi, to już zostawiamy właśnie jemu. Na pełną relację z otwarcia nowej siedziby Centrum Natura 2000 zapraszamy do programu Oko Reportera. 24 kobiety zainaugurowały nowo powstały organ doradczy przy prezydencie Tarnobrzega. Podczas pierwszego oficjalnego spotkania wybrały spośród siebie przewodniczącą oraz ustaliły obszar działania Rady. Tarnobrzeg ma już Młodzieżową Radę Miasta i Radę Seniorów. Teraz przyszedł czas na kobiety, które będą nie tylko podpowiadać prezydentowi, co należy zmienić w mieście, wsłuchując się w głosy tarnobrzeżanek. Tworząc Radę Kobiet, chciałyśmy zwrócić uwagę w ogóle na kobiety w mieście, na rolę kobiet w życiu, na rolę w funkcjonowaniu całej społeczności tutaj naszego miasta. Chciałyśmy zwrócić uwagę na to, co mogą kobiety zrobić, w czym mogą pomóc. I myślę, że wyjdzie nam z tego coś fajnego, bo jak widzę, jest dużo sympatycznych, fajnych pań, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w tej Radzie. Mam nadzieję, że stworzymy coś dobrego na rzecz kobiet, rodziny i będzie to dobrze funkcjonować. Najpierw powiem tak, Rada jest bezstronna politycznie. Nie wiążemy się z żadną opcją polityczną, ani z prawa, ani z lewa. Chcemy podejmować działania, które mają na celu diagnozowanie potrzeb kobiet w Tarnobrzegu. Jest przemocy przede wszystkim. Nieraz jest taka sytuacja, że kobieta nie pójdzie do MOPR-u czy do innej instytucji, która zajmuje się przemocą. Woli przyjść bezpośrednio, porozmawiać z drugą, w sumie obcą osobą, tak? Bez żadnych instytucji. Dosyć spora, bo 24-osobowa Rada jest wyraźnie zróżnicowana. Nie brakuje w niej kobiet zaangażowanych w życie miasta i aktywnie udzielających się w wielu akcjach charytatywnych. Członkinie nowego organu doradczego już dostrzegają problemy, którymi warto się zająć. Sytuacja w szpitalu, szczególnie na położnictwie i ginekologii, jest straszna. Kobiety zostają same sobie po urodzeniu dziecka niepełnosprawnego. One nie mają gdzie iść, gdzie się zapytać, w którą stronę się udać po pomoc dla siebie i dla dziecka. Chcielibyśmy utworzyć taką grupę wsparcia, jak mają Amazonki. Chciałybyśmy utworzyć dla tych kobiet na położnictwie. Nie ma żłobków, przedszkola są zapełnione, tak? Są dwa żłobki, w których nie ma miejsca. I myślę, że prezydent będzie z nami współpracował i uda nam się rozwiązać przynajmniej problem z dostępem do żłobków, żeby te kobiety poszły do pracy. To jest głos środowiska kobiet, ale liczę na to, że nie tylko, że środowiska osób, które z jednej strony są zaangażowane społecznie, działają charytatywnie, ale także działają na bardzo różnych polach. Dzisiaj dzięki temu ja mogę dostać bardzo często informacje, czego brakuje, czego nie ma, jakie są problemy. Tego oczekuję przede wszystkim, ale też oczekuję, że od czasu do czasu udam się do Rady Kobiet po, nazwijmy to, porady. Dlatego, że każda taka inicjatywa jest ciałem doradczym dla prezydenta. Im więcej osób, im więcej głów, tym więcej pomysłów. Mam nadzieję ciekawych, dobrych pomysłów dla mieszkańców naszego miasta. Podczas pierwszego spotkania decyzją większości przewodniczącą Rady Kobiet została Katarzyna Paluch. Oszczędności i poprawa komfortu pacjentów. Taki ma być efekt dużej inwestycji, którą zakończył niedawno Szpital Wojewódzki w Tarnobrzegu. Po wielu tygodniach remontów tarnobrzeski szpital zakończył prace związane z termomodernizacją na miarę XXI wieku. W ramach przedsięwzięcia wykonano szereg robót. Co się zmieniło?
Szpital w ramach projektu termomodernizacja budynków szpitalnych, który obejmował trzy budynki, tak zwany wieżowiec, budynek nocno-świątecznej opieki zdrowotnej oraz budynek administracyjny, tak zwany łącznik, zrealizował zadanie za prawie 10 milionów złotych. Zakres zadania obejmował po pierwsze wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian budynku, wymianę opraw oświetleniowych, a także budowę instalacji fotowoltaicznej. Wspomniane panele fotowoltaiczne zostały umieszczone na południowej ścianie wieżowca oraz na dachu budynku nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Ich łączna moc wynosi blisko 70 kW. Realizacja projektu termomodernizacji szpitala niesie ze sobą nie tylko korzyści ekologiczne związane z mniejszą emisją CO2, ale również oszczędności oraz poprawę komfortu pacjentów i pracowników. Podstawową oszczędnością termomodernizacji to będzie oszczędność energii cieplnej, jaką nie będziemy zużywać aż tak znacząco do ogrzewania danych budynków. Duży wpływ na te oszczędności ma wymiana stolarki okiennej, która szczególnie na wysokim budynku już była przewidziana do wymiany. Drugim aspektem, jaki znacząco wpływa na oszczędności, to produkcja energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych. W fazie projektowania wymogiem było zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Wybraliśmy ogniwa fotowoltaiczne, gdyż ich eksploatacja jest najmniej uciążliwa i najbardziej efektowna w projekcie, który zrealizowaliśmy. Efekty, które ma ono przynieść, bo dopiero te ostatnie tygodnie to są pierwsze dni funkcjonowania po wykonaniu tego zadania. Zakładamy, że będziemy w stanie około 12% energii, którą zużywa szpital, produkować z tych ogniw. Natomiast zmniejszenie zużycia ciepła powinno sięgnąć około 9% ciepła zużywanego przed termomodernizacją tych obiektów. Inwestycja warta blisko 10 milionów złotych została zrealizowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i Zarządu Województwa Podkarpackiego. Ponad 46,5 miliona złotych. Na taką kwotę zaplanowano dochody w budżecie na 2020 rok, który uchwalili radni powiatu tarnobrzeskiego. Znaczna część tych środków przeznaczona zostanie na oświatę, rozwój powiatowego szpitala w Nowej Dębie oraz modernizację infrastruktury na terenie powiatu. Budżet, który uchwalili radni na 2020 rok, jest zrównoważony. Po stronie dochodów zaplanowano 46 555 906 zł. Po stronie wydatków 45 692 206 zł. Myślę, że jest to dobry budżet, budżet zrównoważony, budżet, który pozwoli nam realizować zadania we wszystkich gminach powiatu. No i chcemy w ramach tego budżetu dalej realizować zadania drogowe, chodniki w ramach poprawy bezpieczeństwa. To, cośmy rozpoczęli w Grębowie w specjalnym ośrodku, a więc schody, brama, to będziemy kontynuować, bo to rozpisane było na etapy. Odnośnie spłaty kredytu, tutaj jesteśmy też w dobrej jakby pozycji, ponieważ zostały zabezpieczone te środki na spłatę kredytu w wysokości 863 700. Na modernizację dróg i chodników na terenie powiatu tarnobrzeskiego radni zabezpieczyli 800 tysięcy złotych. Sporą częścią środków wspomogą również oświaty i Nowodębski Szpital. Dla nas jest bardzo ważny rozwój szkół, rozwój oświaty. Trosko obejmujemy też szpital powiatowy w Nowej Dębie. Chcemy, aby tutaj też dobrze się rozwijał i spełniał swoje zadania. Szpital to przede wszystkim sprzęt i poprawa komunikacyjna, bo tam chcemy poprawić drogi wewnątrz szpitala. Także sprzęt i to. Oprócz tego będziemy pracować nad dokumentacją rozbudowy szpitala w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, który dopiero będzie wchodził. Radni przyjęli budżet na 2020 rok niemal jednomyślnie, bo tylko przy jednym głosie wstrzymującym się i pozostałymi 15 za. Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska otrzymała list z pogróżkami. Jego autor grozi jej śmiercią. Sprawą zajęła się policja.
Europosłanka Koalicji Obywatelskiej list od anonimowego nadawcy otrzymała w miniony piątek na adres domowy w Cisnej. O zaistniałej sytuacji poinformowała w mediach społecznościowych na swoim facebookowym profilu. Sytuacja bardzo niekomfortowa, bo weekend spędziłam tak na zastanowieniu się, dlaczego w ludziach jest tyle nienawiści, że byli zdolni, taki chamski, bardzo z przezwiskami i z groźbą właśnie śmierci list mi przysłać. W niedzielę rano też na Instagram dostawałam wpisy, że właśnie zdrada stanu kula w łeb od jednej osoby, więc mam nadzieję, że policja będzie umiała po IP i różnych danych znaleźć nadawcę. List napisany jest poprawną polszczyzną, nie nadaje się do cytowania, bo pełno w nim wulgaryzmów. Jak mówi eurodeputowana, w przeszłości zdarzało się, że otrzymywała wiadomości z wyzwiskami. Była hejtowana w internecie, nigdy nie było w tym jednak takiej nienawiści. Ja rozumiem, że debata polityczna ma pewne emocje i pewna ocena jest dopuszczalna, ale gdy jest to chamskie, gdy kogoś się wyzywa od słów na K, gdy komuś się grozi śmiercią, to już jest poważna sprawa i tak jak mówię, to jest przerażające. Ja jestem tym bardzo, bardzo zasmucona, bo 19 lat jestem politykiem. Nigdy w życiu nie spotkałam się z taką nienawiścią. Obecnie mowa nienawiści dopada nas praktycznie wszędzie. Krzyczy do nas niestety nie tylko w wirtualnym świecie, ale także w tym realnym. W Polsce od jakiegoś czasu jest pewne przyzwolenie na hejt, na nienawiść. Osoby, które powinny być postawione w stan oskarżenia, unikają właśnie odpowiedzialności. To pozwala i napędza innych, ale też i wystąpienia niektórych polityków, które są pełne podziału środowiska, podziału Polaków. Myślę, że wielu ludzi ośmielają. W piątek ja dostałam ten list. Jutro może taki list dostać po prostu zwykła osoba, mieszkanka czy mieszkaniec Tarnobrzegu, bo się komuś coś nie będzie podobało, bo ma nie takie spodnie, nie taką kurtkę, nie taki uśmiech. Więc ja myślę, że nie powinno być przyzwolenia w Polsce na tego typu działania, na tego typu zachowania. Europosłanka zaraz po otrzymaniu korespondencji zgłosiła sprawę funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Lesku, którzy podjęli działania mające na celu ustalenie nadawcy listu. Warto przypomnieć, że za kierowanie gruźb karalnych grozi kara grzywny, pozbawienia lub ograniczenia wolności do 2 lat. Dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych z terenu Tarnobrzega będą dalej za darmo uczyć się pływać. Tarnobrzeska Szkoła Pływania AquaSwim po raz kolejny znalazła się bowiem na liście podmiotów, którym przyznano dofinansowanie na realizację zajęć sportowych w ramach programu powszechnej nauki pływania. Tarnobrzeska Szkoła AquaSwim do projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki zatytułowanego Umiem Pływać przystąpiła już po raz kolejny. Wysokość dofinansowania to 120 tysięcy z Ministerstwa Sportu i na tą chwilę 36 tysięcy z gminy Tarnobrzeg, co daje łączną kwotę 156 tysięcy na cały rok kalendarzowy. Skorzystają z tych zajęć bezpłatnej nauki pływania wszystkie dzieci w klasach 1-3 ze szkół w mieście Tarnobrzeg. Program powszechnej nauki pływania obejmuje bezpłatny transport na pływalnie szkół oddalonych w znacznej odległości od pływalni. Przewiduje finansowanie wszystkich kosztów, które są poniesione, czyli wynajem obiektów, opłatę trenerów, wychowawców, transport. Wszystko jest zapewnione w tych środkach, które dostaliśmy. Bezpłatne zajęcia na pływalni krytej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozpoczęły się już 3 lutego i odbywać się będą z przerwą wakacyjną do końca roku kalendarzowego, jeden raz w tygodniu, według ustalonego harmonogramu. Lekcji pływania uczniom udzielają doświadczeni instruktorzy.
To jest kontynuacja z pierwszego półrocza, ponieważ środki ministerialne zawsze są rozliczane w systemie roku kalendarzowego. Natomiast my, planując rok szkolny, planujemy właśnie i pierwsze, i drugie półrocze na taką naukę. I tak jak pani wspomniała, jest to tak naprawdę kontynuacja zajęć z pierwszego półrocza dla dzieci, które już uczestniczyły. Oczywiście, które nie mogły ze względów na przykład zdrowotnych czy innych uczestniczyć w pierwszym półroczu, mogą od tego półrocza zacząć swoją naukę, czyli przyjść tak jakby świeżo na zajęcia. Pierwszy etap tego projektu był z przeznaczeniem na opanowanie podstawowych takich czynności ruchowych w wodzie. Tutaj dzieci opanowały zanurzanie głowy do wody, otwieranie oczu pod wodą, prawidłowe oddychanie w wodzie, leżenie na piersiach i grzbiecie, poślizgi na piersiach i grzbiecie oraz już praca nóg w leżeniu na piersiach i grzbiecie. Teraz będzie kontynuacja tego, czyli będziemy już skupiać się na doskonaleniu tych poznanych umiejętności, ale już będziemy wprowadzać i nauczać naprzemienne ruchy ramion do stylu grzbietowego, tak aby zakończyć projekt z tą umiejętnością pływania stylem grzbietowym. Jeżeli chodzi o klasy drugie i trzecie, to z doświadczenia wiemy, że już na zakończeniu klas trzecich dzieci potrafią pływać minimum dwoma stylami, czyli stylem grzbietowym i kraulem na piersiach. Jak mówi Maria Markiel-Hartlińska, prezes Tarnobrzeskiej Szkoły Pływania AquaSwim, zainteresowanie pływaniem wśród młodszych mieszkańców Tarnobrzega jest spore. W sesji jesiennej wszystkie szkoły korzystały, każda pierwsza klasa brała udział w tym projekcie. W tym roku 2020 w sesji wiosennej również mamy deklaracje wszystkich szkół i wszystkich klas pierwszych, które będą brały udział w projekcie. Oprócz tego jeszcze w tym roku mamy to dofinansowanie na klasy drugie i trzecie, więc zwiększy się ta liczebność dzieci korzystających. I dobrze, bowiem pływanie to nie tylko przyjemność, ale jednocześnie dawka pożytecznego ruchu, która przynosi wiele korzyści. Tutaj już nie mówimy tylko o aspekcie zdrowotnym, ale również takim wychowawczym, profilaktycznym, więc zachęcamy wszystkie dzieci i zachęcamy wszystkich rodziców, aby po prostu tutaj wspierali w tym uczestniczeniu. 120-120-litrowych worków pluszaków udało się zebrać w Tarnobrzegu w ramach ogólnopolskiej akcji Misie Ratownisie. Część z nich trafiła już do służb ratowniczych, gdzie będą wsparciem dla najmłodszych w ciężkich chwilach. Akcja Misie Ratownisie jest jednym z czterech programów prowadzonych przez Krośnieńską Fundację Wsparcie 112. W Tarnobrzegu koordynował ją miejski radny Sławomir Partyka. Swoim patronatem objęła ją europoseł Elżbieta Łukaciejewska. Jest to już piąta edycja akcji Misie Ratownisie, druga ogólnopolska. Cieszymy się, że dużo osób włączyło się właśnie w tę akcję, że wspierali, pomagali, zbierali te miśki razem z nami. Trochę nas zaskoczyła pozytywnie odzew właśnie tej akcji, bo mieliśmy ponad 700 punktów w całej Polsce zbiórek miśków. Te miśki mogą służyć komuś następnemu, jakimś dzieciom właśnie w potrzebie, wypadku czy w pożarze. Miś Ratowniś w świadomości dziecka uosabia domowe ciepło, bezpieczeństwo, czułą i serdeczną bliskość rodziców, czyli wszystko to, co traci ono w wyniku na przykład nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu w karetce czy szpitalu. Obniża on poziom lęku, strachu, pomaga wyciszyć się, przełamać nieśmiałość. Finalnie wywołuje uśmiech na twarzach najmłodszych. W Tarnobrzegu pluszaki zbierane były w przedszkolach, szkołach. Przekazywały je również osoby prywatne. Chciałabym gorąco podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w tą akcję, wszystkim szkołom, przedszkolom, instytucjom, a także po prostu dzieciakom, które oddawały swoje misie po to, aby te dzieci, które cierpią po wypadku, po zdarzeniu losowym, czy te dzieci, które są w szpitalu, aby miały przytulankę, bo zawsze wtedy jest łatwiej z takim dzieckiem porozmawiać i dziecko, które przytula misia, nie czuje się takie samotne. To jest dar serca. Niejednemu dziecku trudno rozstać się ze swoją przytulanką, ale na pewno mają tą świadomość, że one trafią w dobre ręce. Cieszę się bardzo, że mogłam kolejny raz wspierać tą akcję, bo to jest rzecz bardzo istotna. Od listopada do lutego w Tarnobrzegu udało się zebrać 120-120-litrowych worków pluszaków. Część z nich trafi do Straży Miejskiej i jednostek Straży Pożarnej.
Chciałbym podziękować organizatorom tej akcji, ponieważ część tych kurzaków trafi do naszych jednostek OSP miasta Tarnobrzega, które się niejednokrotnie właśnie bardzo przydają, ponieważ no, w szczególności na przykład przy wypadku, kiedy dziecko niejednokrotnie jest odrywane od rodzica, bo pomoc jest oddzielnie udzielana, ten misiek pozwala się dziecku czymś zająć, myśleć o czymś innym, nie płakać, uspokoić się. Część pluszaków, które otrzymamy, będą rozdysponowane między Komendę Miejską Policji w Tarnobrzegu i tutaj działania wspólne będą prowadzone w tym zakresie. Koordynatorzy akcji osobiście dostarczyli maskotki także do szpitalnego oddziału ratunkowego w Tarnobrzeskim Szpitalu. Jest to niesłychanie bardzo potrzebna akcja, szczególnie dla pacjentów, którzy do nas trafiają. To jest taka osłoda tutejszego pobytu, także to jest bardzo ważne dla tych dzieci, które tu trafiają. Na szczęście w chwili obecnej nie ma nikogo i mamy nadzieję, że te misie będą z nami jak najdłużej, nie będziemy musieli je nikomu rozdawać. Rozdajemy takie misiaki za każdym razem, jak pacjent nas trafia, no chyba, że jest jakiś wybitnie ambitny, który mówi, że nie potrzebuje takiego misia, nie chce i nie zabiera, wtedy taki miś nie trafia do pacjenta. Niemniej jednak mam nadzieję, tak jak tutaj szef wspomniał, że te misiaki zostaną z nami jak najdłużej, że jak najmniej tych misiów rozdamy i takie akcje nie będą potrzebne. Akcję Misie Ratownicze w Tarnobrzegu zakończyło szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, do udziału w którym zostali zaproszeni najmłodsi mieszkańcy miasta. Stowarzyszenie Amazonek Pomoc na Dłoń w Tarnobrzegu obchodziło swoje 20 urodziny. Była to okazja do świętowania dla wszystkich kobiet należących do stowarzyszenia oraz przyjaciół, którzy na co dzień wspierają jego działania. Kobiety po mastektomii nazywają siebie Amazonkami. Na swoją patronkę wybrały świętą Agatę i co roku w dniu jej imienin, 5 lutego, spotykają się ze sobą, najpierw na uroczystej mszy świętej, później na eleganckim poczęstunku. Na te spotkania zapraszają również przyjaciół stowarzyszenia i jego sympatyków. W tym roku tarnobrzeskie Amazonki obchodziły również jubileusz, 20-lecie istnienia stowarzyszenia. Nasze stowarzyszenie jest organizacją niepubliczną, która zrzesza Amazonki, kobiety po przebytej chorobie nowotworowej. Kobiety te są bardzo odważne, dzielne. One nie tylko wspierają siebie, ale tak samo niosą pomoc innym Amazonkom, które spotkała ta sama choroba i stanęły na początku tej drogi. Dziś Stowarzyszenie Amazonek Pomoc na Dłoń w Tarnobrzegu liczy około 50 kobiet. Jak mówi Anna Pietryka, wieloletnia prezes stowarzyszenia, na początku nie było łatwo namówić kobiety, aby do niego dołączyły. Niestety to do dziś nie jest proste zadanie. To takie było, tak trzeba się było przełamać, żeby przyjść to. Nie mówię o sobie, ja tylko się dowiedziałam, od razu przyszłam, nie? No ale chodzi o inne kobiety, naprawdę bardzo, nie mogą się przełamać. Dalej jest takie tabu, że wstydzą się do nas przyjść, czy co, wolą się zamknąć, zamykają się w sobie. Amazonki działają prężnie i wciąż przekonują kobiety, które przeszły walkę z nowotworem piersi, aby dołączyły do ich stowarzyszenia. Twierdzą, że warto. W tej chwili, właściwie przez cały czas, mamy, nasze stowarzyszenie posiada taki salonik, w którym pełnimy dyżury, kontaktujemy się ze szpitalem, tam przyjmujemy nowe Amazonki, nowe kobiety, które chcą zostać z nami, chcą uczestniczyć w naszej działalności, żeby szerzyć jakąś profilaktykę, żeby uświadamiać kobiety, żeby się nie bały, że to jest od razu, że rak to wyrok, tylko że można się otworzyć jeszcze na innych, można przekazać innym, że właśnie można iść do przodu. Takie dwa główne cele ma stowarzyszenie. Przede wszystkim rehabilitacja fizyczna i psychofizyczna i profilaktyka raka piersi. No, w tej rehabilitacji tej to mamy gimnastykę, co raz tam w tygodniu, ale rehabilitacja to nie tylko na przykład gimnastyka, czy wykłady z panią psycholog, czy coś, to różne formy. Na przykład takie spotkanie jak dzisiaj, to jest ogromne wsparcie dla dziewczyn, jakieś wycieczki. W spotkaniu jubileuszowym uczestniczył także prezydent Tarnobrzega. Chcę wam podziękować za to, że dajcie siłę czasem tym, którym tej siły trochę brakuje. Że potraficie pokazać radość z tego, co zadziało się, a jednak idziecie swoją drogą i, tak jak powiedziałem, pokazujecie,
co jest najważniejsze w tym życiu. I za to wam dziękuję, bo ta siła, która od was płynie, rozlewa się po Tarnobrzegu, rozlewa się nie tylko po naszym mieście i trafia do tych, którzy naprawdę tego potrzebują. Spotkanie było okazją również do tego, aby nagrodzić Amazonki. Aktywnym członkiniom zarządu przyznano odznaki Bursztynowy Łuk Amazonki. Podziękowania za swoją 20-letnią działalność na rzecz stowarzyszenia przyjęła również prezes Anna Pietryka. W Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach wybrzmiał uroczysty Marsz Mendelssohna. Wszystko za sprawą obchodzonych złotych, brylantowych i diamentowych godów, które świętowały małżeństwa z gminy Gorzyce. W 2019 roku Złote Gody, czyli 50 lat pożycia małżeńskiego, obchodziło w Gorzycach 32 pary. Drugie tyle świętowało również brylantowe i diamentowe jubileusze. Otrzymały one dyplomy za 55 i 60 lat wspólnego życia. Każda z par ma swoją własną, sprawdzoną receptę na udany związek. Najlepszą receptą to jest zrozumienie się, wybaczanie sobie wszystkich różnych takich nieścisłości, które w życiu codziennym się pojawiają. I jeżeli jest zrozumienie dla drugiego człowieka, wtedy życie staje się pięknym i szczęście samo przychodzi. W różnych sytuacjach człowiek się znajdował i z każdej sytuacji, jeżeli jest duch wspólnego zrozumienia, z tego wszystkiego można wyjść. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze. A co zrobić, żeby się nie kłócić? A mieć względy wobec drugiej osoby, bo nam się też zdarzają niefakty powiedzieć i wtedy, żeby nie obrażać drugiej osoby, żeby tak powiedzieć, co by to zrozumiała druga osoba, ale nie była obrażona i zagniewana. Zgoda przede wszystkim. Przede wszystkim zgoda i zaufanie do siebie. Ale to chyba nie jest łatwe. No nie, pewnie, że nie jest łatwe. Ciężko, raz lepiej, raz gorzej. Trzeba się nieraz i pokłócić, i pospierać. No różnie, jak to w małżeństwie. Jak to mówią do mnie Kościół. Wiele pięknych chwil w ciągu 50 lat małżeństwa przeżyli państwo Pyrkoszowie, którzy wychowali już parę pokoleń według sprawdzonych zasad. Zaufanie, tolerancja, no i poszanowanie jedno drugiego. Zgoda, miłość i poszanowanie. Wszystko było, wszystko się zgadzało. Zapoznałem żonę tutaj pod Sosną 50 lat temu na festynie i do tej pory to jest, prawda? Mamy już prawnuków, dwie prawnuczki, piękne dziewczynki. No i jedna chodzi do piątej, druga ma 3,5 latka, dorobiliśmy się czworo prawnuków, dwie pary. No i życie tak się toczy, jak się toczy. Wyrazy uznania i swoje życzenia dla jubilatów przekazał wójt gminy Gorzyce, który wręczył zebranym medale, kwiaty, dyplom oraz podarunki od gminy. Życie przynosi różne niespodzianki, ale wy jesteście dowodem na to, że te wszystkie przeszkody, troski, czasami różne tragedie osobiste, potrafiliście pokonać, potrafiliście przeżyć razem z sobą 50, 55, 60 lat. Jesteście, proszę państwa, wzorem do naśladowania dla młodszych pokoleń, bo wy jako nauczyciele wykształceni poprzez życie pokazaliście, jak można razem w miłości spędzić tyle czasu. Na uroczystości nie zabrakło występów artystycznych, które przyniosły jubilatów do lat ich młodości. Obchody Złotych Godów zostały zwieńczone pamiątkowym zdjęciem. Parafianie z Zakrzewa mieli okazję obejrzeć niezwykłe jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży. Było to już 20 tego typu przedstawienie, jakie odegrano w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnobrzegu.
Jasełka odgrywane w Zakrzewskim Kościele to już wieloletnia tradycja. Do udziału w tym przedstawieniu ani dzieci, ani młodzieży namawiać nie trzeba. Sami zgłaszają chęć występowania. W tegorocznych jasełkach udział łącznie wzięło 25 młodych artystów. Z racji tego, że jest dużo małych dzieci, będzie to przedstawienie o zwierzątkach, o tym jak święty Franciszek zbudował szopkę, ale też w jasełkach w tym roku będzie pojawiać się postać Jana Pawła II z okazji jego setnej rocznicy urodzin. Dzieci przychodzą bardzo chętnie. Najbardziej cieszy mnie to, że osoby, które wprowadzają się do osiedla Zakrzów, chętnie przyprowadzają swoje pociechy i one się bardzo pięknie angażują w te przedstawienia. A młodzież jak to młodzież, należy do grup parafialnych, więc oni chcą już z roku na rok sami przedstawiać to przedstawienie. Jeżeli my tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy tak, by zaświadczyć, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym. Podczas gdy nasze ludzkie statystyki, ludzkie klasyfikacje, ludzkie systemy polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe oraz zwykłe możliwości ludzkie nie potrafią zapewnić człowiekowi tego, by mógł rodzić się, istnieć i działać jako jedyny i niepowtarzalny. Bóg mu to wszystko zapewnia. Dla Niego i wobec Niego człowiek zawsze jest jedyny i niepowtarzalny. Jasełka były jednocześnie prezentem dla babci i dziadków, którzy nie tak dawno, bo 21 i 22 stycznia obchodzili swoje święto. Dzień jasełek zbiegł się również z dniem, w którym w Kościele katolickim obchodzone jest święto ofiarowania pańskiego. W dniu dzisiejszym Pan Jezus przyszedł do świątyni. Tam czekali na Pana Jezusa i otrzymali Go ludzie starzy. Starsza kobieta liczyła 84 rok życia. Razem z Symeonem mieli tą obietnicę, że zanim umrą, to zobaczą Mesjasza Pańskiego. Tak samo w naszej parafii chcemy w jakiś sposób dawać tego Pana Jezusa w tym roku za pośrednictwem babci i dziadka. Tradycyjny polonez, podziękowania dla rodziców i nauczycieli oraz zabawa do białego rana. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu mają za sobą swój bal maturalny. Studniówkę teraz mogą już tylko wspominać. Na tę wyjątkową noc czekali od początku roku szkolnego. Wreszcie nadeszła, sygnalizując jednocześnie symboliczne 100 dni, które dzielą młodzież od egzaminu maturalnego. Studniówkowa zabawa uczniów budowlanki rozpoczęła się tradycyjnym polonezem. Jak się udał polonez, bo jesteście tuż po, jak wyszło? Wydaje mi się, że polonez wyszedł bardzo dobrze.
No ale to wszystko zależy od rodziców, jak to widzieli. Wydaje mi się, że wszystko okej. A długo się przygotowywaliście? Jak wyglądały te ćwiczenia? Przygotowaliśmy się około 2 miesięcy. Próby były raz w tygodniu mniej więcej, po 2 godziny. Ogólnie mieliśmy dużo prób i bardzo dobrze nam wszedł polonez i myślę, że wszystkim się podobał. A trudno było się go nauczyć? Długo ćwiczyliście? Ćwiczyliśmy długo, ale nie był bardzo trudny, więc było dobrze. Rodzicom podobał się polonez w wykonaniu maturzystów. Dumna z ich tańca była również nauczycielka, która odpowiedzialna była za choreografię i przygotowanie uczniów do tego studniówkowego pokazu. Ja jestem bardzo dumna z nich. Ćwiczyli długo, bo już prawie 3 miesiące. No różnie wychodziło na próbach i nie ukrywam, że no, byliśmy jeszcze na generalnej próbie troszkę niepewni, jak wyjdzie, ale dzisiaj super wyszło. No, także ja im nawet pokazywałam kciuka do góry w trakcie tańca. Super. Ja jestem i nauczycielką, i wychowawczynią jednocześnie z jednej z tych klas, także emocje. Cały czas miałam ciary, jak tańczyli i sobie myślę, no, że po prostu no, kolejny rocznik, tak? Ale pięknie, niektórych w ogóle nie rozpoznałam. Dziewczyny, piękne kreacje, tacy dorośli mężczyźni, no już widać po nich taką dorosłość. Dobrej zabawy uczniom życzyli dyrektor szkoły Rafał Sawicki oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Tarnobrzega Tomasz Krawczuk. Podziękowania usłyszeli również rodzice i nauczyciele. Za 3 miesiące, symboliczne 100 dni, egzamin dojrzałości, matura. Pierwszy, poważny, najważniejszy do tej pory egzamin waszego życia. Wiem, że nauczyciele, całe grono pedagogiczne, jak i kierownictwo szkoły poczyniło wiele starań, aby was do tego egzaminu przygotować. Wiem, że zdacie go na piątkę, ponieważ tak jak dzisiaj zdaliście ten pierwszy kroczek, czyli wykonaliście wspaniałego poloneza, ja nieraz patrzyłem na waszych rodziców, którzy tutaj stoją i niejednemu zaroniła się łezka i jednogłośnie stwierdzamy, że nasza młodzież jest wspaniała, że jesteście bardzo dobrzy i jeżeli coś chcecie, możecie naprawdę wiele, wiele osiągnąć. I tego wam, moi drodzy, życzę. Życzę wam połamania piór na egzaminie maturalnym, ale dzisiaj o tym zapominamy, ponieważ dzisiaj macie najważniejszy bal swojego życia. Bal studniówkowy, bal maturalny. I tego wam serdecznie życzę. I jeszcze raz serdecznie dziękuję waszym rodzicom za tak wspaniałą młodzież. Przede wszystkim chciałbym złożyć teraz życzenia i podziękowania dla wszystkich pedagogów i wychowawców. Dzięki wam, ta młodzież w tym momencie tutaj z wami i z nami stoi. Życzę wam, droga młodzieży, żebyście zdali ten egzamin maturalny, żebyście się dostali na wymarzone uczelnie w Polsce, a może i za granicą. Chciałem również podziękować wszystkim rodzicom, ponieważ bez rodziców was tutaj by dzisiaj nie było. Kochani, na zakończenie chciałem wam życzyć wszystkiego najlepszego. Bawcie się radośnie, hucznie i przede wszystkim bezpiecznie do białego rana. Studiówkę w Zespole Szkół nr 3 imienia generała Władysława Sikorskiego, popularnej tarnobrzeskiej budowlance, ogłaszam za otwartą. Wszystkiego dobrego. You're mine. And baby, looks as though
dzisiaj to już wszystko. Zaraz po wydarzeniach zapraszam Państwa na sport. Program bardzo kulturalnie. Pytamy wprost i oko reportera. A w bloku programowym o godzinie 9.30 i 21.00 na konferencję prezydenta Tarnobrzega. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.